Cześć, witam was bardzo serdecznie. To jest drugi odcinek Dark Souls 2. A taki trening przed Sekiro, trening możemy tak powiedzieć. Dlaczego nie Dark Souls 3? Dark Souls 3 przeszedłem dosyć niedawno, a w dwójkę grałem no niedługo po premierze, więc spróbujemy sobie trochę potrenować na tych muminkach. Chodź tu, chodź. Będę... Będę szedł przede wszystkim w... Czemu nie mogę? Będę szedł przede wszystkim w umiejętność siły. Myślę, że będę pakował w bica. Będziemy wiedzieć, od tyłu strzelał. O! Kurde, musiał mnie dotknąć. Więc będę pakował w bicepsa i... w to, żeby mieć duży udźwig. Bo wtedy będę... Jak sobie myślę, gdzie by z tym misiem zwalczyć tutaj? Mam 400 zł. Misiu. Potrafisz walczyć. Kurde, musiał na mnie wciąć tym dupskiem. Chodź tutaj. Zapomniałem o tym. Skubaniec. Dobra, to już jest śmierć, bo ja mam... praktycznie nie mam już życia. Właśnie, nie zdążyłem uciec. Strasznie jestem powolny. Nie wiem dlaczego. Totalnie nie wiem dlaczego. Jestem taki strasznie powolny. No widzimy, że to już... to mnie strasznie denerwuje, kurde. Że to moje życie... jak strasznie ucieka. To całe szczęście to naprawili, że w trójce tego nie było. Chodź tu. Chodź tu, chodź kolego. Już mi zabrakło staminy na ten jeden cios. Tego... on jest jednorazowy do pokonania. Tego co pamiętam. Więc... może chodź tutaj przy dziurce, to walczymy, co? O nie, nie, nie.
Wiedziałem, że to będzie głupi pomysł. Żeby mi się tak pchać. Pod jądra, dobra. Więc to już wiemy, tak? Jestem strasznie powolny. Więc trzeba dokładnie tutaj te ataki. No nie można tak napierdzielać. Bez sensu, tylko... Trzeba jednak dbać o tą staminę. Właśnie w taki sposób. Strasznie powolne to są ciosy. Chcę tylko swoje rzeczy tutaj wziąć. Jeśli pozwolisz. Ciekawe. Tu byśmy powalczyli, kolego, mój drogi. Mi się wydaje, że jest w miarę dobre miejsce. No chodź. Patrzcie, jak się boi. On tylko cwaniakuje w wodzie. Kurde, to ten jego dosiadł. Fuck. Nigdy nie mogę. Cwaniak z niego. On jest jednorazowy, kurde. Bo w sensie, że jak go się zabije, to już się więcej nie zrespawni. Najgorsze jest to, że ja mam tylko jedną butelkę Estusa. Gdzie zobaczcie na moje zdrowie, a zobaczcie na jego zdrowie. Więc tak sobie myślę, że chyba go lejemy, wiecie? Pójdę sobie dalej, bo tutaj nie warto tracić na niego. Czasu, energii, zdrowia i tak dalej. Tutaj, panie kolego, chodź tutaj. Witam, zapraszam. Ale stąd walisz w tą ziemię. Dobra, mam tylko jedną butelkę Estusa. Co jest, szczerze mówiąc, takim no, problemem dosyć. Tutaj.
Bardzo proszę pana. Bo... Kurde. Napijmy się. Kurde. Musimy trafić. Debil. Strasznie, strasznie jestem powolny. Tutaj, gdzie on był? On tutaj wstanie zaraz. O, właśnie. Skurczybyk. Nie. Nie pij tego, tylko... sobie to. Że tutaj mamy te dusze, można by teoretycznie je wykorzystać po to, żeby sobie tutaj pocisnąć trochę w bicepsa, prawda? No i tak, widzimy już problemy. Ten miecz zaraz mi się rozpierdzieli. Więc tak myślę, co by tutaj zrobić. Nie pamiętam, szczerze mówiąc, gdzie dostanę kolejny miecz. Zaraz, gdzie to sprawdzić sobie? Ile ja potrzebuję na... tutaj. ...948? Serio? Tylko tyle potrzebuję? A to jest co? Tyle łącznie mam? Miałem? Nie wiem. No to teoretycznie wygląda na to, że zrobię już sobie poziom. Sprawdźmy, czy to prawda. Aha, w ogóle tak... Sorry, że tego pierwszego odcinka mogła być słabsza jakość, bo coś mi się tutaj z programem stało. Coś mi się tutaj ponaciskało, jakieś powtórki automatyczne, jakieś nie wiadomo co. I... no i coś się właśnie nam popsuło. Tutaj już mamy Full HD, więc jest... Dobra. Sprawdźmy... udźwig, ja mam 47,5. Dobra, żeby tak... szkoda marnować, nie? Sprawdźmy... mój status gracza... to jest mój udźwig, tak? 41%, to nie jest dużo. Ja powolny staję się, z tego co pamiętam, powyżej 50%. Czy tam nawet... więcej, 60%. W każdym razie...
No jest dopiero połowa. I teraz co, czy iść w tą energię? Bo ją też by warto pocisnąć trochę, no ale też z drugiej strony... A jeszcze zróbmy to tak. Przepisanie klawiszy. I... prawa... ręka. Ciekawe. Dobra. Nie wiem co wziąć teraz, serio. Czy wziąć jednak... to, żeby pocisnąć trochę tą staminę. No udźwig on dosyć mocno pójdzie w górę. I to by się jeszcze przydało też, co? Zręczność. Chociaż jestem niby dosyć... zręczny. Dobra, weźmy to na razie. Trudno, nie trudno, przyda się, tak czy inaczej. Czy teraz, czy później, kiedyś na pewno się przyda. No to jest... są ci sami muminy, no. I ile ich tu jest? Raz, dwa, trzy, cztery i boss. Ogólnie to sześć, no ale tak cztery. Tak żeby dolecieć do bossa, no to... Kurde. Jeszcze tak. Ciekawe. Ja mam całkiem zdrowy ten. 30 na 30, patrzcie, naprawił się mi mieczyk. Na wszelki wypadek. Jakby mi się jednak zepsuł. Ach, no i co? No i dobra, chodźcie panowie. Idziemy na trening. Oj! Kurde, zapomniałem teraz, że... ciekawe, bo teraz... mogę ripostować wrogów. Jak nacisnę szybko... Ciekawe, co tu zaszło. Ty. Chodźmy tutaj, żeby nam ten... nie strzelał. Tu.
zapominam. Już się przyzwyczaiłem, widzicie? Do prawej. Dobra, jest problem. Jak chcę uderzyć, a nacisnę dwa razy prawym, sorry, lewym. Kurde. Nie, dobra, jeszcze raz. Zmarnowałem Estusa za dużo. Coś tu jeszcze nie gra. Dlaczego to ripostowanie to dziwnie tutaj wchodzi? Gdzie to jest atak? Nie pamiętam, jak w trójce było to ripostowanie. Teraz powinno być lepiej. Teraz nie powinno go zripostować, tylko powinno mu dowalić mocniejszy atak. Dobra. Chodź, panie kolego. Kurde, dziawnął. Ale okej, już mi nie ripostuje. Więc jest pozytywnie. Kurde, tej strzały prawie nie widać. Kurde, wstał. Oho, ciekawe się zrobiło dwóch widać. Skubany, bo czeka z tym atakiem dosyć długo. Skąd ten tutaj zleciał? Może w wodzie spał? Dobra, wiecie co? Krzanie to. Dobra, tam na górze jest
Rzeźnia. Bo... No jest im to... Jest ich tam trochę. Niestety. Więc tutaj... Nie powiem, że ginąłem wiele razy. Zaraz się tutaj, kurde, pobudzą wszyscy. Będzie masakra. A, kolej. Jeszcze tam łucznik jest na górze. On też się pewnie zaraz obudzi. No ten jest najbliżej, nie? Dotknął. Nie jest źle. Nie jest źle, słuchajcie. Co ty robisz? A na szczęście mam. Kurde, jak to było obrącz? O, jest. Zielony punkt mi trzeba, kurde. Tego. Mieczyka. Kurde, oni się tu zaraz pobudzą wszyscy. Gotów, żeby tam iść. Przepraszam. No. Chodźmy tutaj troszeczkę dalej, żeby tam ta... Twój kolega się nie obudził. I tutaj zatańczmy. Dobra. Niezłe pobojowisko. Dobra, na trzy razy są. Nie jest jeszcze źle. Mamy prosty miecz, proszę bardzo.
On mi tam z góry będzie strzelał zaraz. Z dwóch jeszcze leży. To jeszcze jeden leży. No trochę ich tu jest, ja mówiłem. Nie pamiętam jak było. Wykopnąć go. Widzę, jeszcze dwóch ich leży. Weź kurde, co ty robisz? Miałeś go uderzyć. A nie przyjąć uderzenie. Jeszcze z tym swoim bohaterem muszę się kurde... Jakby to nazwać, doszkolić, tak? No jeszcze ty. No tak się umawialiśmy. Dziadu jeden. Mam nadzieję. Nie. Kurde. Super broń po prostu. Ty. Ty dziadu jeden. Głupi, głupi debil. Dobra, idziemy do domu. Znaczy do ogniska. Jakby tam wskoczyć. Mam nadzieję, że się nie zabiję, to by było smutne. Myślałem, że będzie fajna brońka, a niestety. Dobra, wracamy i tyle. Koniec naszej przygody. Na teraz. Więc będziemy sobie wydać nasze pieniądze ciężko zarobione. No i się pożegnamy i zobaczymy się w kolejnym, mam nadzieję, że odcinku. Nie wiem ile tego nagram, ale zobaczymy, jak mi się w to będzie grało i tak dalej. Jeszcze muszę. Niewyobrażalne to jest, ale muszę jeszcze Fallouta 4 skończyć. Wyobrażacie to sobie?
Co, że w siłę jeszcze? A może tym razem tutaj? No dobra, tak czy inaczej. Pozdrawiam was bardzo serdecznie, no i do zobaczenia. Być może w Dark Soulsach, być może w innym odcinku. Z jakiejś innej serii z Fallouta na przykład. No, więc do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.